Bracia i siostry w Chrystusie, proszę, módlcie się ze mną w ten niedzielny poranek 30 lipca 2023 roku. Panie mój Boże, błogosław swoją mocą tą niedzielę. Błogosław Davida Pelegi, CMJ i cały Kościół Chrystusowy w Jerozolimie. Błogosław Jerozolimę i cały Izrael. Błogosław Jarka Dąbrowskiego i cały Kościół Domowy Achawa. Błogosław Prudnik, Szybowice, Głuchołazy, Opole i wszystkie miejsca, w których spędzaliśmy i będziemy spędzać ten święty czas. Błogosław zbór braci polskich i to, co z niego pozostało. Piotra, Grzegorza, Jarka, Andrzeja, Łukasza, Damiana, Tomka, Remiliusza, wszystkie niewiasty, Kazimierę, Iwonę, Ilonę, Kingę, Helenę, Beatę, Justynę, Bożenę. Błogosław wszystkich ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Udziel nam, Panie Jezu, Twego Pocieszyciela. Wołam oto teraz do Ciebie, mój Królu, Ojcze, Zbawicielu, ponieważ tylko Ty i aż Ty, Jezusie, jesteś jedyną drogą do Ojca. Błogosław zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach, Darka, Piotra, Wojtka i Henryka w Ustroniu. Kochany Władco, działaj, błagam. Czas jest bliski. Wiem, że jesteś z nami. Chwalimy Cię i uwielbiamy Cię. Głosimy Twoją chwałę. I powiedział do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo i niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Dawaj nam każdego naszego dnia powszechnego chleba. Wybacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Łukasza 11. Daj nam być jak Ty, nasz Mesjaszu. Wiem, o co proszę, z pełną odpowiedzialnością, strachem i pokorą, ponieważ ufam Tobie całkowicie, mój Panie. Ponieważ szukam Cię całym sercem i Cię znalazłem, jak obiecałeś Jeremiaszowi. Umacniaj moją kochaną rodzinę. Działaj. Proszę Cię w imieniu Jezusa. Amen.